Od Mater. Intelektualny rozwój dzieci. Cześć, nazywam się Angelika Maria Gąsior i witam Cię na kanale Gut Mother, miejscu, w którym warto być, jeśli chcesz wychować mądre i przedsiębiorcze dzieci. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak nauczyć dziecko ortografii. Sama nauka może być bardzo przyjemna. Dzieci każdego dnia poznają świat, uczą się nowych rzeczy, więc nie będą mieć problemów i z tym zadaniem. Warto zrobić to w przyjazny sposób, żeby dziecko nie zniechęciło się, jak to często bywa, i by nie dostawało gorączki na samą myśl o dyktandach. W miarę upływu czasu pociecha zacznie robić coraz mniej błędów, aż w końcu zajmie pierwsze miejsce w konkursie ortograficznym. Wystarczy, że skorzystasz z tych poniższych sposobów. Jednym ze sposobów nauczenia dzieci ortografii jest po prostu czytanie. To o tyle łatwiejszy sposób, że pociecha może wybrać książeczkę o dowolnej, interesującej ją tematyce. Niezależnie od tego, czy są to komiksy Myszki Miki, czy wszystkie części Harry'ego Pottera, czy Twoja kolorowa książka kucharska, im częściej dziecko czyta, tym więcej słów przemyka przed jego oczami. Dzięki temu mózg zapamiętuje, jak powinien wyglądać dany wyraz, także kiedy pociecha będzie próbowała go napisać, oczy wyczują, jeśli słowo wygląda nie tak, jak trzeba. Wybierz się z dzieckiem do biblioteki lub księgarni i oboje wypożyczcie sobie po książce. Czytanie nie tylko rozwija wyobraźnię, ale też utrwala zasady pisowni. A sama czynność czytania nie kojarzy się z nauką ortografii. Ale czytać można nie tylko książki. Skoro już jesteśmy zarzucani reklamami z zewnątrz, to zróbmy z nich jakiś pożytek. Kiedy zauważysz trudne słowo na billboardzie, które akurat mijacie, czy na witrynie sklepowej, pokaż dziecku: o, zobacz, napisano tutaj nie przepłacaj. A wiesz, czemu jest napisane RZ po P? Bo po literkach B, P, D, T, G, K, H, J piszemy RZ. Każdy z nas z lat przedszkolnych pamięta takie rymowanki ortograficzne, jak na przykład uje się nie kreskuje. Nawet po tylu latach znamy większość z nich. Dlaczego? Bo są one efektywne i działają. Rymujące się zdania szybciej zakodują się w głowie dziecka tak, że następnym razem zamiast zastanawiać się, jak napisać dany wyraz, od razu przypomni mu się poprawna odpowiedź. Na jakiej zasadzie to działa? Na angażowaniu obu półkul mózgowych, zarówno tej analitycznej, jak tej zapamiętującej rytm. I tak jak bez problemu zapamiętujemy słowa ulubionej piosenki, tak zapamiętamy zasady w rymowance. Przykłady rymowanek można znaleźć w internecie, na przykład: przez U zwykłe piszesz kura, bo U to kurza dziura. Do tej dziury to nie bajka, kura znosi swoje jajka. Zajrzyj do U, tego potem, a może znajdziesz jajko złote. Chociaż jeśli jesteście bardzo kreatywni, a jestem pewna, że tak, to spróbujcie wymyślić własne rymowanki i wierszyki. Tak naprawdę, im dziwniejszy rym, im bardziej śmieszny, tym lepiej zakoduje się w głowie. Kolejnym sposobem na naukę ortografii jest pisanie. Nie chodzi tutaj o to, żeby dziecko milion razy rysowało na kartce to samo słowo. Na początku tworzymy legendę i poszczególnym literkom przypisujemy kolory. Na przykład U z kreską – czerwone, U otwarte – zielone, Samo H niebieskie, CH różowe, RZ brązowe, Z z kropką żółte. Następnie zachęcamy dziecko do pisania czegokolwiek – listy prezentów do Świętego Mikołaja, listy zakupów czy wspomnień z wakacji. W każdym słowie, gdzie występuje trudna pisownia, zaznaczamy odpowiednim kolorem według legendy odpowiedni znak czy dwuznak. Zabawa ta opiera się na zasadzie, że łatwiej skojarzyć słowo z kolorem niż z konkretną literką. Możemy pójść o krok dalej i nie tylko słowa, ale symbolizujące je obrazki pokolorować z dzieckiem według stworzonej przez Was legendy. Przykładowo, hak i hamak będą niebieskie, kura zielona, a samochód różowo-czerwony. Dobrą metodą jest również gra w wisielca. Graliście kiedyś? Na czym polega ta gra?
Wymyślamy słowo, które przeciwnik musi zgadnąć. Rysujemy tyle kresek, ile literek jest w danym słowie. Nasz przeciwnik podaje jakąś losową literkę. Jeśli ta znajduje się w tym słowie, uzupełniamy daną kratkę. Jeśli nie, rysujemy fragment szubienicy. Jeśli szubienica i wisielec będą zbyt drastyczne dla Waszej pociechy, możecie rysować inny obrazek symbolizujący koniec gry. Gramy tak długo, aż słowo zostanie odgadnięte. A jak wygląda wariacja tej gry dla nauki ortografii? Rodzic wybiera słowo, którego pisownia sprawia dziecku trudność, a dziecko zaczyna zgadywanie hasła od podpowiadania literek problematycznych, czyli uzamknięte, rzyc.com itd. Kupa śmiechu i zabawy i gwarancja zapamiętania danego słowa. Istnieją słowa, które sprawiają więcej trudności od innych. Są jednak sposoby na takie ciekawostki językowe, na przykład fiszki ortograficzne. Aby je wykonać, przyda Ci się kolorowy blok albo brystol. Wytnij z niego prostokąty wielkości kart do gry. Na jednej stronie piszemy wyraz, a w miejscu występowania trudności ortograficznej zostawiamy lukę. Na drugiej stronie zapisujemy cały wyraz z wyróżnionymi pułapkami pisowni. Fiszki możesz dorabiać za każdym razem, kiedy odkryjesz, że jakieś słowo sprawia trudność Twojemu dziecku. Kiedy zrobicie już całą talię kart, przyjdzie pora na grę. Wymagana ilość graczy to przynajmniej dwie osoby. Każdy z nich dostaje tę samą liczbę kart i wygrywa ten, kto wykaże się znajomością większej liczby słów z poprawną pisownią. Ucieszy Was fakt, że dziecko będzie traktować ten sposób nauki jako zabawę. Nie ma więc mowy o zmęczeniu, zniechęceniu czy jakimkolwiek oporze. Co więcej, dziecko może samo przeglądać karty w wolnych chwilach lub grać z rówieśnikami czy rodzeństwem. Proste, prawda? To już wszystkie sposoby na dzisiaj. Każdy z nich to świetna zabawa i dla Ciebie, i dla dziecka. Jeśli spodobał Ci się ten film, podziel się nim ze znajomymi rodzicami, a na pewno będą wdzięczni za pomoc w nauce ortografii. A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej materiałów pomocnych w wychowywaniu mądrego i przedsiębiorczego dziecka, wejdź na gutmother.pl, link na dole, i zapisz się na newsletter. Tymczasem dzięki za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia następnym razem.